W dzisiejszym odcinku za każdego chromatycznego zadymiarza, którego uda mi się spotkać na mapie w 10 rundach na solo showdownie, będę musiała wykonać cringe'owe zadanie, które nosi nazwę Zbieraj Grzyby. Mam nadzieję, że będzie odcinek naprawdę ciekawy oraz odrobinę dla mnie cringe'owy, ale obejrzyjcie go w całości oraz zasubskrybujcie mój kanał i zostawicie łapkę w górę, żeby było na moim kanale więcej kontentu gierkowo-lifestyle'owego. Więc przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, a zbieranie grzybów wiąże nam się z lasem, dlatego Zaczarowany Las to jest właśnie nazwa sezonu 19 i dzisiaj zakupimy sobie karnet, wydamy 169 klejnotów, za to łapka widzowie się należy. Oczywiście odbiorę sobie troszeczkę coina, żeby później ulepszyć naszego Kurdeliusa, bo jego również w dzisiejszym odcinku sobie odblokuję. No i mam nadzieję, że będzie naprawdę ciekawie się nim grało, więc za chwilę się o tym przekonam i uwaga moi drodzy, ej, nie mogę więcej blinksów odebrać, dobra. Z tego również będzie kozacki odcinek, więc nie możecie go przekapić. Ja dalej odbieram sobie moje pieniążki, tak można to nazwać, żeby później właśnie od razu ulepszyć Kurdeliusa na poziom 11. Więc uwaga moi drodzy, skupcie się, bo za chwilę na moim koncie wleci 69 postać, a już w sierpniu będzie Doge, czyli 70 postać, której od razu również zablokuję, bo jak widzicie mam naprawdę sporo ilość kredytów, ale mamy to! Kordeliusa w końcu, Kordelius zabójca, ogrodnik i opiekun Zaczarowanego Lasu. Ma obsesję na punkcie grzybów i jest wrogo nastawiony do nieznajomych. No powiem wam szczerze, że jest to naprawdę mocna postać, bo na przykład jak mi się zdarzyło już przeciwko niej grać, no to niestety nie dało jej się pokonać i zazwyczaj przegrywałam, więc mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku również tak będzie. Jak widzicie, muszę wam się oczywiście pochwalić, wbiłam 25 rangi, w sensie, no, mam na razie jedną 25 rangę na Tiku i 24 rangę na Chesterze, ale mam nadzieję, że już niedługo tych 25 rang będzie więcej i oczywiście wszystko będę wam pokazywać na odcinkach. A teraz ulepszamy od razu mojego Kurdeliusa, moi drodzy, lecimy szybciutko. Go ulepszamy, bo ja już nie mogę się doczekać, aż w końcu zagram nim gierkę. Oczywiście ulepszamy sobie go na poziom 11, no i nie musimy o tym zapomnieć, że trzeba odblokować jakiś mocny gadżet i oczywiście Star Power. I więc uwaga, który gadżet będzie lepszy? Wydaje mi się, że trujący grzyb, który po prostu banuje atak przeciwników, jest naprawdę mega mocny. No i teraz fajnie by było wziąć jakiś mocny Star Power. Ja nie chcę tych leczących grzybów, więc chyba ten pierwszy Star Power jest lepszy. Tak mi się wydaje, że pierwszy Star Power jest mega OP, tak więc sobie oczywiście go zakupimy. No i teraz, moi drodzy, musimy tak, wykupić jeszcze tarczę, bo bardzo często z niej korzystam. No i na drugi Gears może wybierzemy sobie lepsze i mocniejsze uderzenie. To może być naprawdę mega mocne combo, więc oglądajcie, moi drodzy, odcinek koniecznie do końca, bo teraz przynajmniej 10 rund na solo showdownie i w ciągu całego tego zamieszania będę musiała sprawdzać i patrzeć, czy nie będzie żadnego chromatycznego zadymiarza, bo jeden chromatyczny zadymiarz to jedno cringe'owe zadanie na koniec. Nie ma co przedłużać, lecimy z pierwszą gierką i nie! Już na starcie mamy baza, moi drodzy, jest to pierwsze cringe'owe zadanie w dzisiejszym odcinku, a na pewno w ciągu 10 rund na solo showdownie tych zadymiarzy będzie więcej, więc oglądajcie koniecznie do końca i liczcie razem ze mną. Oczywiście licznik będziecie mieli przypięty podczas montażu, ale mam, porobiłam baza, więc na razie powiem tak, tą postacią bardzo fajnie mi się gra, zobaczymy jak ona będzie się prezentowała, jeżeli będzie miała więcej pucharków. No bo oczywiście to jest moja pierwsza gierka na zerowej ilości pucharków. Okej, okay, druga postać jest porobiona i 4 osoby na łapie. Jest to mega, mega chyba szybka gierka i mamy też drugą chromatyczną postać. Już mamy 2 zadania, więc robicie naprawdę ciekawie i oglądajcie koniecznie odcinek do końca, żeby zobaczyć jakie to jest zadanie i nie przewijajcie. Nie możecie przewijać, bo też musicie zobaczyć wszystkie gierki po prostu, które udało mi się zagrać na 10 rundach, czyli łącznie jak zajmę pierwsze miejsce w 10 rundach, już mam 100 pucharków, rozumiecie? To jest naprawdę dobry wynik, a teraz mamy drugie miejsce i ja nie mogę znaleźć mojego przeciwnika. Mam nadzieję, że on mi się za chwilę gdzieś tutaj pojawi, no bo ja nie myślę jego szukać przez całą mapę. Okej, okay, jest to El Primo, serio, dziadzi, musiałeś siedzieć i kambić w krzakach, nic ci to nie dało, a my lecimy z drugą gierką, mamy już 2 chromatycznych zadymiarzy i proszę, niech już więcej nie będzie chromatycznych zadymiarzy, bo ja nie chcę naprawdę wykonywać moich zadań, w sensie jednego mojego zadania, no bo zbieranie grzybów będzie naprawdę cringe'owe i jeszcze zadanie w moim wykonaniu, no widzowie, proszę was, no mam nadzieję, że już więcej chromatycznych zadymiarzy po prostu nie będzie, a jak będzie, no to dla was oczywiście będzie ciekawiej, ale ja już nie chcę, ja już naprawdę nie chcę i patrzcie na to, jest to mega szybka gierka, znowu już 4 zadymiarzy na mapie, mamy Ems, mamy Daryla, spoko, to nie jest żaden chromatyk i mamy
Znowu drugie miejsce. Bardzo mi się to podoba. Ej, nie, dobra, jest trzecia chromatyczna postać. Mandy, kurczę. Trochę mnie to boli, bo już mamy naprawdę trzy moce zadań. Nie! Kolejna chromatyczna postać, rozumiecie to? Jest to tą razu Janet i mamy Dynamite'a, spoko. On nie jest już chromatyczny, ale robi się naprawdę gorąco, bo już mamy czterech chromatycznych zadymiarzy. Czy wy to rozumiecie? Nie! Ej, kolejny jest widzowie RT. Co to ma być, widzowie? Co to ma być? Jest tu naprawdę gorąca atmosfera się robi. Ja za chwilę będę naprawdę mokra, jeżeli chodzi o ćwiczenia, jeżeli będę musiała wykonać nie wiem ile zadań. Ale dobra, mamy drugą rundę i powiem tak, w drugiej rundzie już 5 chromatycznych zadymiarzy, przeliczając to na wszystkie 10, to wydaje mi się, że może być naprawdę spory wynik, jeżeli chodzi o chromatyków. No ale trzymajcie za mnie kciuki, żeby jednak ich nie było. W sumie wy i tak nie będziecie trzymać, bo wy chcecie, żebym ćwiczyła, na pewno. Żeby było jeszcze większa dawka cringe'u, więc zobaczymy, jak ktoś będzie prezentował na koniec odcinka. A teraz znowu muszę szukać postać, która, okej, zwiała mi i z tą razą mamy Poco. A my lecimy z kolejną rundą i okej, nie, kolejna chromatyczna postać, Buster. Mam nadzieję, że uda mi się go porobić i za chwilę postaram się dziada podjechać, no i oczywiście go wyeliminować, no bo już mamy kolejną gierkę. Pucharków już na moim Cordeliusie mam więcej, jak widzicie. Te eliminacje postaci wyglądają coraz gorzej, bo już chyba wydaje mi się, że w poprzednich gierkach miałam mniej zadymiarzy, ale dobra, oni się bardzo szybko eliminują. Muszę się tutaj pospieszyć, żeby wiecie, trochę więcej eliminacji killi wykonać, chociaż w sumie to nie jest ten odcinek, gdzie liczył się skill, ale jeżeli również takowego nie oglądaliście, a jest na moim kanale, to koniecznie musicie go zobaczyć. A ja teraz lecę z Rosita, dawaj Rosita, nice, mamy kolejne drugie miejsce, moi drodzy, let's go, lecimy. Tym Cordeliusem jest tu naprawdę mega mocna postać i mam nadzieję, że to będzie w sumie ten zadymiarz, który będzie miał 25 rankę u mnie niedługo. Więc trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się to po prostu udało, a ja teraz modlę się, żeby jest! Widzowie, nie ma chromatycznej postaci i to się dla mnie liczy. Lecimy dalej i nie. Serio, tam nie było chromatycznej postaci, tak tutaj jest już Serge. To mi się bardzo nie podoba i szczerze zgubiłam się w liczeniu chromatycznych zadymiarzy. Wy oczywiście wszystko widzicie na ekranie, ale spokojnie, tyle ile jest zadymiarzy, ja wszystkie zadania wykonam. W sensie zadanie, jedno zadanie, ale muszę powtórzyć je z częstotliwością taką, ile po prostu uda mi się spotkać chromatycznych zadymiarzy w całych 10 rundach. Więc zobaczymy, jak to się będzie prezentowało pod koniec odcinka i mamy kolejną chromatyczną postać. To mi się bardzo nie podoba, widzowie. Nie wiem już jest ile, ale wydaje mi się, że koło 10 coś takiego może być. 5 osób na mapie. Mam nadzieję, że znowu będzie gierka na plus dla mnie. W sensie już jest na plusie, tylko żeby było pierwsze miejsce. O to mi chodzi. Lecimy dalej, widzowie. Lecimy. Dobra, jest Rosita i jest Shelly. Nice. Już więcej chromatyków nie ma. I proszę, Rosita, daj mi się porobić, gościu. No bo ja tutaj, widzowo, muszę pokazać mojego skilla oczywiście. Gdzie ona poleciała? Ona poleciała w burze? Czy mi się wydaje, że ona poleciała w burze? Ej, ona chyba nie, proszę, nie rób mi go tutaj, nie, no dobra. Siedzi w krzakach, mademoiselle, seniorita, leży, moi drodzy. Gramy kolejną rundę i proszę. Nie, no kolejna chromatyczna postać, widzowie. Ten dzisiejszy odcinek chyba jest przeciwko mnie. On specjalnie to robi, żebyście wy mieli mocny content, więc musicie docenić to łapką w górę. A jeżeli wygracie Brawl Stars, to koniecznie wbijajcie, ponieważ nagrywam czasami odcinki z widzami, więc wbijajcie na Discorda. Linka macie w opisie, a ja wierzę teraz w El Primo oraz Shelgę, moi drodzy. Patrzcie, o nie, kurde, nie mów, że El Primo mi zwieje. On nie może mi zwiać. Powiem tak. Serio, jest to mega OP postać i jeszcze przyciąganie do swojego zaczarowanego lasu tym ultem jest tu coś naprawdę pięknego, bardzo mi się to podoba i jak widzicie mamy już trzech zadymiarzy na mapie, co tu się dzieje, co to są za mocne gierki, widzowie, to jest naprawdę mega mocna postać i ja się nie dziwię, że gram przeciwko niej, to nie mogłam wygrać i mamy kolejną chromatyczną postać, nie wytrzymam, daj się bronić, nice, dziad leży. Ale spokojnie, mordeczki, to jeszcze nie koniec, bo przed nami jeszcze spora ilość rund, więc mam nadzieję, że jeszcze po prostu z tego wyjdę i jak widzieliście przed chwilą również była chromatyczna postać Cordelius, dalej również mamy chromatyczną postać, czyli sama, więc naprawdę wynik zadań, które będę musiała wykonać na koniec odcinka rośnie, a wy się na bank z tego cieszycie, jeżeli tak,
to napiszcie teraz w komentarzu, bardzo się cieszę i rób więcej takich filmów, a ja będę wiedziała, że dotrwaliście do tego momentu. Oglądacie moje filmy, no i oczywiście z wielką przyjemnością będę je dla was robiła. A teraz postaram się walczyć z tą Amber, bo ona za chwilę mnie porobi z Kubana i jest, udało mi się wygrać. Już myślałam, że mnie z Kubaniec porobi, albo z Kubana, nie wiem kto to był dokładnie, ale pozdrawiam tą Amberkę, jeżeli, nie wiem, przypadkiem ogląda ten odcinek i akurat to była ona, no to ją oczywiście pozdrawiam. Czekajcie, Grey chyba nie jest mityczny, ale już się wystraszyłam. Znaczy jest mityczny, a nie jest chromatyczny, o tak miałam powiedzieć. Dalej mamy Sama i on był chyba już liczony z tego, co mi się wydaje. Ale postaram się oczywiście go porobić, żeby zająć znowuż pierwsze miejsce. Ej, ale mam fokus, widzowie, mam podjazd z dwóch stron, tak być nie może. Gościu, wyjazd. Uciekaj stąd, kurde, ja muszę to wygrać, widzowie, ja muszę to wygrać i mogę przegrać. Ja nie mogę przegrać, no nie. Kolejna chromatyczna postać, trzymajcie mnie, bo padnę za chwilę. Dobra, myślałam, że... serio padnę. Było blisko, naprawdę. I teraz... nie, no padłam już teraz. Ajajajajaj. To mi się bardzo nie podobało, ale lecimy dalej, moi drodzy. Nie przedłużamy. Musimy szybko, bo gramy aż 10 rund. To jest naprawdę dużo gierek. No ale niestety nie uda mi się zdobyć naprawdę 100 pocharków. No bo po prostu już przegrałam gierkę. Nie zajęłam chyba raz albo nawet więcej pierwszego miejsca, więc już 100 pucharków za 10 rund na bank nie będzie. Mamy kolejną chromatyczną postać, no nie, kurde, to już jest naprawdę wysoki wynik. Chyba przeszedł na naście z tego, co mi się wydaje. Może być, no nie, jeszcze przegrałam, ale dobrze, dla mnie dobrze, już nie spotkam więcej chromatycznych postaci, a my teraz lecimy kolejną gierkę. No nie, to znowu Mandy! Ej, Mandy w dzisiejszym odcinku mnie naprawdę mocno nawiedza i to mi się naprawdę nie podoba, bo jak nie ma Cordeniusa, nie ma Sama, to jest bardzo często RT albo Mandy i to jest już naprawdę mocna przesada. Powiem tak, nie, no załamka widzowie, dwie chromatyczne postaci, czyli ty widzicie RT i Mandy, no przed chwilą powiedziałam, że tu są postaci, które naprawdę bardzo często się powtarzają, tak teraz one, nie, kolejne RT, nie, no co to ma być widzowie, kolejne RT, nie, no zatrzymajcie mnie, bo ja chyba za chwilę wykitruję, serio, nie wiem co to jest w ogóle za nazwa, nie pytajcie mnie, ale po prostu podczas nagrywania emocji mnie czasami ponoszą i serio, Jezu, proszę, padnij, dobrze, jest. No nie, Odis jeszcze, widzowie, nie no, chyba jest totalna przesada z tymi zadymiarzami chromatycznymi. Ja wcześniej w ogóle nie spotykałam takiej ilości na mapach, tak jak teraz. Ja nie wiem, co to ma być w ogóle, ale dobra, nie no, Mandy mi porobi, chyba Maisie mi porobi. Kurde, już mi się zadymiarze mylają, to nie jest Mandy, tylko Maisie, dziewczyno, Maisie. Dawaj, porobisz ją, podjazd i leży, dawaj, leży, no patrz. O, myślałam, że mi ucieknie. Czterech zadymiarzy na mapie, już teraz gierki są naprawdę coraz trudniejsze. Dobra, Chester to jest legenda, więc na luzie możemy ją porobić nawet, oczywiście. Musimy ją porobić. Nie no, Hank, widzowie! Serio, gra ktoś jeszcze Hankiem? To jest naprawdę mega dziwna postać i trudna postać. Nią się nie da w ogóle grać. Ja zatrzymam się na 13 randze bodajże i dalej w ogóle nie jestem w stanie tych postaci bijać. Nie da się po prostu grać Hankiem. Dajcie znać, czy wygracie Hankiem, a ja tutaj walczę z kolejną Amber na tej mapie. Jest! Mamy drugie miejsce i podjazd. Nie! Udało mi się wygrać. Nice, o to chodziło. Myślałam, że Chester zrobi mi podjazd. A my mamy kolejną rundę i kolejna chromatyczna postać. Jesus Christ! Ja nie wiem, ja tu będę musiała przeżyć taki cringe w dzisiejszym odcinku, że aż więcej chyba się nie pokaże, widzowie. Serio! Ja nie wiem, ile już jest chromatycznych postaci, ale trzymajcie mnie, żebym ja tą Belle porobiła, bo ona mnie... nie, ale mnie dziabnęła. Czy wy jesteście teraz gotowi na dawkę cringe'u? Musicie to obejrzeć, bo to jest naprawdę bardzo dziwne. Tak, to jestem ja. Nie pytajcie czemu w sukience, ale liczymy. Większego cringe'u, widzowie, to ja chyba w życiu nie doświadczyłam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawicie łapkę w górę, 30 łapek w górę i nagrywam kolejny gierkowo-lifestyle'owy odcinek. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby oczywiście takowych odcinków nie przegapić. No i ja już będę się z wami żegnać, no bo na dzisiaj wystarczy. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka, cześć!